O wczesnej pory zdecydowaliśmy się Państwa dzisiaj zaprosić na śniadanie. Mamy nadzieję, że będzie smaczne, a najsmaczniejsza będzie umowa dzisiaj podpisywana pomiędzy miejskimi zakładami autobusowymi, a konsorcjum Solaris Bus & Coach i BZWBK Leasing. Jako pierwszą poproszę o zabranie głosu panią prezydent Renatę Kaznowską. Również dziękujemy za dzisiejsze przybycie oczywiście. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja zawsze z prawdziwą przyjemnością do zakładów autobusowych, ponieważ tu zawsze dzieje się coś ważnego dla miasta. Dzisiaj podpisujemy umowę na kolejne 10 autobusów. Gratuluję zwycięskiej firmie, która dostarczy nam te autobusy. I spieszę też poinformować, jak Państwo przede wszystkim wiecie, to kolejny kontrakt. 10 autobusów już mamy, kolejne 10, Panie Prezesie, w sierpniu. W sierpniu. Mamy nadzieję. Kolejną umowę podpisujemy już dzisiaj, ale naszym celem jest przede wszystkim wymiana autobusów na niskoemisyjne i zeroemisyjne w miejscu pracy. Parę dni temu podpisaliśmy umowę, wieloletnią umowę z miejskimi zakładami autobusowymi, właśnie po to wieloletnią, ażeby dać spółce szansę na konsekwentną wymianę taboru autobusowego. I chcielibyśmy, ażeby do 2020 roku kupić 160 elektryków. To też wiąże się oczywiście z rzeczą niezwykle istotną, czyli z ich ładowaniem. Czekamy na projekt ustawy. Ta ustawa o elektromobilności przedłuża się. Więc robimy póki co swoje. Miejskie zakłady autobusowe rozpoczęły proces budowy ładowarek. Bez tego w zasadzie możemy kupować 10-20 elektryków, ale za chwilę niewiele więcej, bo po prostu trzeba je gdzieś ładować. Więc uruchomiliśmy duży program budowy ładowarek. Jest to program 19 punktów, gdzie będziemy mogli nasze elektryki ładować, a to nam pozwala na zakupienie około 160 elektryków do 2020 roku, ale chcielibyśmy też, aby w ciągu tych 10 lat obowiązywania umowy wymienić 50% taboru na niskoemisyjny, głównie mamy tu na myśli gaz, i właśnie na zeroemisyjny, czyli elektryki. Ja bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję i życzę przede wszystkim wszystkiego dobrego z myślą o sobie, o nas, o Warszawie. Liczymy na to, że te autobusy będą się dla nas szybko produkować. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszymy, że mamy dzisiaj też po raz pierwszy na naszej mowie przedstawiciela Rady Warszawy, pan radny Michał Bittner. Bardzo prosimy o kilka słów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Okazja jest naprawdę miła, bo kolejne nowe autobusy. No nie muszę nikomu tłumaczyć, jak ważny jest transport publiczny dla funkcjonowania miasta. Przez ostatnie lata obserwowaliśmy, jak bardzo on się unowocześnia, jak bardzo się rozwija. I tutaj przed nami kolejna okazja, po pierwsze, żeby móc skorzystać z najnowszych autobusów. Po drugie, bardzo ciekawa okazja związana z tym, że widać, jak dynamicznie i odważnie miasto podchodzi do różnych rodzajów, różnych napędów stosowanych w autobusach. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby móc przetestować te różne warianty, bo jeżeli chcemy odpowiedzialnie w przyszłości kształtować tą komunikację, to musimy też wiedzieć, z czym się wiążą różne technologie i wybrać tą technologię najlepszą. Ja myślę, że to jest doskonała okazja właśnie, żeby takie testy przeprowadzić, a przy okazji również nawiązywać pozytywne relacje z firmami, z przemysłem i być tutaj partnerem dla gospodarki, być partnerem poważnym i odważnym, który wspólnie z tymi firmami będzie opracowywał najlepsze technologie, po to, żeby miasto się rozwijało, żeby rozwijały się firmy, żeby w przyszłości też móc liczyć na dynamiczny eksport w oparciu o dobre doświadczenia we współpracy z Warszawą. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana prezesa Jana Kuźmińskiego.
Także witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, no, komunikacja miejska jest po to, żeby wozić ludzi. Jesteśmy spółką w 100% miejską. Musimy realizować tutaj pomysły, bardzo dobre pomysły Pani Prezydent o niskoemisyjności, o bezemisyjności. I Pani Prezydent powiedziała, że przygotowujemy się, budując 19 ładowarek do autobusów elektrycznych, ale z kolei nie wspomniała, że miasto ma zamiar w najbliższych latach wybudować 100 punktów ładowania autobusów i samochodów osobowych ewentualnie. Także miasto też w tym kierunku, biura miasta i działają, żeby całe miasto było możliwie zelektryfikowane, bezemisyjne, żebyśmy już nie mieli w miesiącach zimowych alertu smogowego, żeby ludzie nie chorowali powiedzmy na astmę i różne inne choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska. I co my możemy tylko obiecać, że zgodnie z polityką miasta będziemy ciągle wprowadzać autobusy bezemisyjne, niskoemisyjne. Jak wiemy, co w najbliższej umowie 10-letniej mamy zamiar kupić 800 autobusów, czyli co roku wymieniamy około 80 autobusów. Jeśli fundusze pozwolą, na pewno tych autobusów kupimy więcej, tak jak w poprzedniej umowie wykonawczej. Więcej pieniędzy przeznaczyliśmy na inwestycje, bo taka była możliwość, takie były ceny. No zobaczymy teraz, jaka będzie polityka, powiedzmy, polska, polityka międzynarodowa, jak będzie kosztował dolar, euro, w zależności ile będzie kosztowało paliwo. Także na pewno wszystkie pieniądze, które otrzymujemy od miasta, nie odkładamy, nie wyprowadzamy ze spółki, tylko będziemy inwestować dla dobra mieszkańców. Dziękuję. Czas na naszych kontrahentów. Bardzo się cieszymy, że mamy dzisiaj u nas panią prezes Solarisa, panią Solanę Olszewską, i ją poproszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. To ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być, i jestem bardzo dumna z tego, że mogę być prezesem i właścicielem Solarisa, firmy, która przez 20 lat naprawdę bardzo dużo, bardzo ciężką pracą, w bardzo trudnych w sumie warunkach tak dużo osiągnęła, i za to jestem bardzo wdzięczna naszym wszystkim pracownikom, jak również naszym klientom, którzy dali nam kiedyś szansę, a z tej szansy my się staramy jak najlepiej korzystać i jak najlepiej spełniać wyobrażenia i wymagania naszych klientów. Cieszę się bardzo, bo będą to pierwsze nowej generacji autobusy w Warszawie. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo wydaje nam się, że one nie tylko są dobre, ale przede wszystkim bardzo ładne. A ja mogę powiedzieć, że to ja się przebiłam w mojej rodzinie z tym designem. A Państwo ocenią, czy dobrze się stało, że się właśnie przebiłam. Nasi designerzy i również wtedy mój mąż byli bardziej konserwatywni w swoich wyobrażeniach. A ja się przepchnęłam i proszę potem o uwagi, czy Państwo uważają, że to był dobry wybór, czy może trzeba było trochę inaczej. Ja, ponieważ wszystko, co dotyczy autobusów, mają Państwo w materiałach, a poza tym to są sami specjaliści, przecież nie będę opowiadała o tym autobusie, bo wszystko Państwo wiedzą, ale tak chciałam parę słów dołożyć od siebie, tak trochę przypomnieć, bo to są rzeczy, z których my wszyscy możemy być dumni. Bardzo się cieszę, że właśnie w Warszawie Solarisy będą jeździć, bo to jest stolica i to jest, no, to jest nasze okno na świat, i na pewno wygranie tego przetargu pozwoli nam pokazać się jeszcze bardziej, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. A 10-11 już lat temu mój mąż powiedział: diesel umarł, niech żyje elektryczność. I wtedy polską firmę tam, kto tam brał poważnie, mimo że już mieliśmy swoje osiągnięcia. A teraz proszę bardzo, nie ma odwrotu od pojazdów bezemisyjnych, niskoemisyjnych, a wśród nich wydaje się, że na pierwszym miejscu, tego jeszcze nie wiadomo, będą pojazdy o napędzie elektrycznym, ale na pewno nie o napędzie dieslowskim. Nawet jeśli te Euro 6, silnik spełniający wymogi Euro 6 jest bardzo dobrym silnikiem i na pewno przez jakiś czas jeszcze się będzie sprawdzał.
Więc myślę, że tak warto sobie od czasu do czasu przypomnieć, że Solaris nie jest jedyny. Jest bardzo dużo polskich firm, które są innowacyjne, ale nie innowacyjnością takiej bańki mydlanej, tylko naprawdę przez wiele lat bardzo dużo zbudowały. Ja nie mówię tylko o naszej branży, generalnie. A przecież te nasze 25 czy 7 lat, ile to już jest, ja zawsze byłam tuman z matematyki, to jest bardzo krótki okres czasu w porównaniu z innymi. Także cieszę się, że te nasze wysiłki, ta praca, to odmawianie sobie wielu rzeczy, zarówno naszej rodziny, bo jesteśmy firmą rodzinną i z tego jestem bardzo dumna, jak i naszych pracowników, przyniosło efekty takie, że jesteśmy w Europie na 4. miejscu, proszę Państwa. A wszyscy przed nami to są wielkie, wielkie koncerny. To jest MAN, na pierwszym miejscu Mercedes, czyli Evobus, na drugim miejscu MAN i Iveco. I mamy te 12% rynku. Ja muszę już teraz korzystać ze ściągawek, bo ja czasami nie nadążam. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobre osiągnięcie. Tak? Tak? No, zgadza się, tu Mateusz musi podpowiadać. Naprawdę wielkie osiągnięcie, które polską firmę, czyli nas Polaków, stawia bardzo wysoko wśród producentów europejskich. Dziękuję bardzo w takim razie. Jestem bardzo szczęśliwa. Zrobimy wszystko, żeby to, że dzisiaj podpisujemy tą umowę, nie było tylko podpisaniem umowy. Będziemy się starali. Jak coś będzie nie tak, to wiemy, że... Tak, i bardzo dobrze, proszę Państwa, dlatego że tylko wtedy można się starać być lepszym. Jak jest za łatwo, to też jest niedobrze. Także do tej pory nie było też nigdy łatwo i bardzo dobrze i bardzo dziękujemy, bo dzięki... ja nie wiem, co było najgorsze. No, nie, w każdym razie to właśnie powoduje, że ludzie się bardziej starają, że się rozwijają i nawet wśród naszych pracowników, jeśli tam czasami się narzeka na tych naszych klientów, że ach, nas duszą i cisną, to po jakimś czasie się okazuje, że może jednak mieli rację. I to jest to, co powoduje, że możemy być coraz lepsi. Bardzo dziękuję za wszystko, co do tej pory. Będziemy się starali, żeby było więcej i żeby Państwa nie zawieść. Dziękuję bardzo. Jeżeli mówimy o designie, to za nami już jest ten autobus przeznaczony dla Warszawy. To jest wizualizacja przygotowana specjalnie na dzisiejszą konferencję. Natomiast na pewno nie byłoby tych autobusów, jeżeli gdyby nie firma, bank, który nam udzieli leasingu na te autobusy. Dlatego bardzo proszę, pan Tomasz Jonder, prezes zarządu BZWBK. Dzień dobry Państwu. Mam wrażenie, że tutaj już powiedzieliśmy bardzo, bardzo dużo. Już za kilka miesięcy będziemy mieli w Warszawie piękne autobusy, tak jak powiedziała pani prezes, wygodne. No i przede wszystkim zeroemisyjne. To jest, myślę, tutaj najważniejsze. Taka technologia, no oczywiście musi kosztować. Na szczęście są banki, jesteśmy my. BZWBK Leasing jest jedną z największych firm leasingowych w Polsce. Mamy ponad 7 miliardów portfela na dzisiaj. Co roku finansujemy sprzęt naszym przedsiębiorcom, naszym klientom na ponad 4 miliardy złotych. Staramy się także właśnie być na takim rynku, na rynku nowoczesnych technologii, które pomagają także środowisku. Byliśmy jedną z pierwszych firm, która inwestowała w elektrownie wiatrowe. Dzisiaj wiemy, że jest to oczywiście problem. Natomiast cały czas jesteśmy dumni z tej decyzji i dumni z naszych klientów. Wierzymy, że to wróci, chociażby dlatego, że właśnie coraz więcej będziemy mieli takich miast jak Warszawa, które będą inwestować właśnie w takie nowoczesne środki transportu. Także korzystając z tej okazji, chciałbym bardzo serdecznie też podziękować naszym partnerom z miasta Warszawy, z MZA, także naszym partnerom z Solarisa. Praca przy tym kontrakcie była naprawdę bardzo, bardzo dużą przyjemnością. Także dziękujemy bardzo i prosimy o więcej i tego wszystkim Wam życzę. Dzięki.
więcej pewnie będzie, bo autobusy będziemy kupowali cały czas, no ale na razie musimy podpisać tą umowę i przyszedł właśnie czas na podpisanie umowy, także zapraszam do użycia przygotowanych środków piśmiennych i podpisujemy.
To będzie przekazanie umowy i jednocześnie za chwilę też przekazanie jamniczków jako symbolu tej umowy. Ja jeszcze Państwa bardzo serdecznie zapraszam, żeby usiąść, bo teraz głos oddamy z kolei dziennikarzom, którzy zapewne mają jakieś pytania. Halo. To zanim dziennikarze zabiorą słowo, ja sobie pozwolę zdradzić pewną tajemnicę. Tajemnicę pan prezes Jan Kuźmiński się tutaj ani słowem nie powiedział, ale jak ważnym dla Solarisa miastem jest Warszawa? Otóż proszę Państwa, po wakacjach pojawi się tutaj pojazd elektryczny przegubowy, gdzie my chcemy doskonalić technologię i będziemy go testować u naszego klienta MZA Warszawa. I ten pojazd oczywiście jest poza tym kontraktem, także tutaj jeszcze po wakacjach będziemy widzieć przegubowego Solarisa nowej generacji. Prawda, panie prezesie? To będzie 18-metrowy pojazd. No tu Gazeta Stołeczna, Krzysztof Śmietana. Chciałem zapytać jeszcze o inny kontrakt, bo właśnie w zeszłym tygodniu miał dojechać autobus elektryczny marki Ursus. Nie wiem, czy wiadomo, co się z nimi dzieje, czy kiedy one mogą dojechać. Znaczy się Ursus pierwszy przyjechał wczoraj na teren Włościańska. Jest obecnie sprawdzany. Prawdopodobnie będzie drobne przesunięcie w kontrakcie, oczywiście zgodnie z umową. Jeśli będzie opóźniona dostawa, to strona dostawcy poniesie odpowiednie konsekwencje, ale autobusy są wyprodukowane. Osobiście widziałem je już w Lublinie, byłem w Ursusie. Jest kwestia teraz chyba, jakieś mają jeszcze drobne problemy z homologacją baterii, ale myślę, że to niebawem będzie zamknięte i autobusy przyjadą i będą służyły nam, będą jeździły po Warszawie. Czekamy na następne pytania. Zwykle przy takich kontraktach pada wartość, a czasami nawet czas leasingu. Tutaj tego zabrakło, nie wiem czy celowo, czy przypadkiem. Wartość kontraktu jest około 30 milionów złotych, okres leasingu 6 lat, prawda? Była mowa o zakupach autobusów niskoemisyjnych, była mowa o gazie. Czyżby MZK nawróciło się na gaz i będzie wchodziło w ten interes? Czy wtedy nabijanie będzie tylko na Ostrej Bramskiej, czy jest przewidziana jeszcze jakaś stacja dodatkowa? Jest przewidziana, ale ponieważ jesteśmy w trakcie rozmów, to w tej chwili nie chciałabym mówić o szczegółach, ale tak, potrzebujemy przynajmniej jednego jeszcze punktu, żeby można było mówić o większych zakupach autobusów gazowych. A to jeszcze może gdyby krótko udało się powiedzieć kilka słów o tym, jak o eksploatacji dotychczasowych autobusów elektrycznych. Czy jesteście Państwo zadowoleni, czy ile one na przykład przejeżdżają dziennie? Tak, czy... Z eksploatacji autobusów oczywiście, że jesteśmy zadowoleni, my, ale przede wszystkim pasażerowie są zadowoleni. Na dzień dzisiejszy te autobusy, ze względu na to, że mają baterie 208 kWh, przejeżdżają około 130 km między ładowaniami. Natomiast dzisiaj Innogy podłączyło już prąd na stacji ładowania
spartańska. Z tego względu, żeby autobusy te nie zjeżdżały do zajezdni na doładowanie, tylko żeby w czasie wykonywania półkursów mogły się doładowywać na mieście i żeby wykonywały ponad 200-250 kilometrów dziennie. Wtedy będzie to przeciętna liczba kilometrów, którą wykonuje przeciętny autobus. To może jeszcze tylko dodamy, że na jesieni będziemy mieli kolejne dwie ładowarki na ulicy Konwiktorskiej i że jeszcze w tym roku rozpiszemy przetarg na 10 ładowarek ulicznych. I jeszcze tutaj widzę pytanie. Pytanie dodatkowe związane z tym, że była tu jakby zapowiedź, że ustawa o elektromobilności się opóźni. Czy ładowarki będą ogólnie dostępne? To znaczy, czy będzie można nabijać także samochody, jeżeli nie prywatne, to chociażby firmowe? I tak samo, jeżeli chodzi o nowo budowaną, czy też planowaną stację gazową, czy będzie to stacja ogólnie dostępna? My jako Miasto Stołeczne Warszawa prowadzimy w tej chwili, tworzyliśmy duży projekt rozbudowy infrastruktury właśnie do ładowania przede wszystkim autobusów, jeśli mówimy o autobusach zeroemisyjnych, ale również samochodów osobowych. Ładowanie samochodów osobowych prywatnych i firmowych jest uwzględnione w tym programie, natomiast będzie to inwestycja osobna, prowadzona przez inną jednostkę miejską, która zajmuje się parkingami i samochodami osobowymi. Natomiast te ładowarki, o których tutaj jest mowa, to będą ładowarki stricte dla potrzeb miejskich zakładów autobusowych, a dodatkowe ładowarki w programie prowadzonym przez miasto to będą ładowarki również dla operatorów prywatnych autobusowych. Czy mamy jeszcze jakieś pytania z sali? Jeszcze? Musimy. A jaką rolę dla hybryd przewiduje Miejski Zakład Autobusowy? Czy one jeszcze będą eksploatowane, czy ta technologia jest schyłkowa? Znaczy się rozważamy taką możliwość zakupu ewentualnie hybryd elektrycznych, tylko jest jedna bariera, że te samochody są dość drogie i w eksploatacji, w okresie życia powiedzmy autobusu, one są droższe w eksploatacji nawet niż autobus elektryczny w tej chwili. Bo cena zakupu jest prawie 200% wyższa, ceny hybrydy bateryjne jest około 50% wyższa. Natomiast oszczędności z tytułu zużycia paliwa są rzędu 25%. Także tutaj niestety, ale trzeba dość dużo tych pieniążków dokładać do ceny kilometra. Szanowni Państwo, proponujemy, żeby dalsze rozmowy kontynuować już bilateralnie, że tak powiem, i zapraszamy też do tego, żebyście Państwo skorzystali ze śniadania. Damy Państwu kilkanaście na to minut, a potem jeszcze zapraszamy na zwiedzanie naszej zajezdni, gdzie będzie można zobaczyć ładowarki zajezdniowe, do tego elektrownię słoneczną naszą oraz wszystkie inne ciekawe rzeczy na zajezdni. Także zapraszamy na krótkie rozmowy, na krótkie jedzenie, a potem na krótkie zwiedzanie. Dziękujemy serdecznie.